Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników. Akurat są dwa pytania z zakresu savoir-vivre, no to na nie odpowiem. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Sprawa żydowskich roszczeń chwilowo zeszła na dalszy plan. Ta grabież w majestacie prawa, nazywana zwrotem mienia pożydowskiego, jest tykającą bombą. Krzysztof Baliński w swojej najnowszej książce ujawnia kulisy tej koszernej operacji. Książka Judejczykowie o mieniu pożydowskim w Polsce, dostępna na kapitalbook.pl. Pytanie pierwsze z zakresu savoir-vivre zadał, i nie tylko z zakresu savoir-vivre, zadał pan Dawid Pawlusiewicz. Panie Stanisławie, pytanie z zakresu savoir-vivre. Jak traktować kobietę, która jest wyzwolona, w cudzysłowie, i nie życzy sobie, by ją na przykład przepuszczać w drzwiach i tym podobne? Czy warto się z taką spotykać? No wie pan, tutaj jest kilka problemów. Podam panu taki przykład. W jednym z miast zostałem zaproszony przez szefową koła Radia Maryja na wykład. Ona z mężem witała mnie na dworcu i wsiedliśmy do samochodu. Ja z nią siedziałem z tyłu, mąż prowadził samochód. No i zacząłem w ten sposób, że nie wiem dlaczego, ale tyle pamiętam. SLD to barbarzyńcy. Na co mąż tej kobiety powiedział, ja jestem tutaj szefem SLD. No i później się okazało, że naprawdę dobre małżeństwo, mieli dzieci, kochali się bardzo, on z SLD, ona z Radia Maryja, prawda? Relacje mężczyzna-kobieta, relacje w małżeństwie, miłość, tutaj jakby przełamują wszelkie bariery. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, już z zakresu savoir-vivre, że jeżeli kobieta tak się zachowuje, że próbujemy ją przepuścić w drzwiach, na przykład, a ona mówi nie, nie, dlaczego, jak ty mnie traktujesz, no to należy jej wyjaśnić, że to jest kwestia savoir-vivre, kultury, że to jest kwestia szacunku, jaki chcesz jej okazać. I nawet niekoniecznie można jej powiedzieć, że to nie chodzi o szacunek dla ciebie jako kobiety, tylko dla ciebie jako człowieka, a też dla ciebie jako kobiety, bo ja ciebie szanuję jako kobietę, bo ty jesteś człowiekiem, ale jesteś też kobietą. No i podsunięcie krzesła, założenie płaszcza, to wszystko jest efekt szacunku, to jest efekt miłości, miłości w sensie na razie powiedzmy, miłości bliźniego. I jeżeli ona tego nie zrozumie i się będzie upierać, że ona się nie da przepuścić w drzwiach, no to co z tego wynika? Że po pierwsze, najprawdopodobniej jest fanatyczką feminizmu i pytanie, czy my chcemy z fanatykami feminizmu się zadawać. Drugie, można założyć, już nie chcę użyć negatywnego określenia, że ona nie rozumie, co my do niej mówimy. Nie przyjmuje racjonalnej argumentacji o tym szacunku, o tej miłości. No to jest jeszcze większy problem, znaczy taki sam problem. Czy my chcemy zadawać się z kimś takim, kto nie rozumie pewnych podstawowych rzeczy. No i ostatnia uwaga dotycząca tego pytania, że oprócz savoir-vivre jest coś takiego jak etykieta biznesu i protokół dyplomatyczny. I etykieta biznesu oraz protokół dyplomatyczny obowiązują w całym świecie. I wszyscy to akceptują i przestrzegają. Wszyscy to wszyscy. Amerykanie, Chińczycy, Japończycy, Portugalczycy, Kameruńczycy i tak dalej. Biznes is business. I etykieta biznesu w nim obowiązuje. I ta etykieta to jest savoir-vivre przeniesiony na grunt biznesu. I to przeniesienie na grunt biznesu nastąpiło dosyć dawno. A skąd to się wzięło?
bo ja użyłem specjalnie sformułowania biznes is biznes, że w biznesie jest myślenie biznesowe, prawda? Chodzi o to, żeby zasady ekonomiczne były realizowane, żeby się w sposób właściwy zarabiało pieniądze. No i ludzie w biznesie zachowują się w ten sposób, i to dosyć szybko spostrzeżono, że póki startuje, zaczyna, spłaca kredyty, zarabia pierwsze, powiedzmy, 100 tysięcy dolarów, czy pierwsze pół miliona dolarów, to jest skłonny zrobić wszystko, żeby zarobić większe pieniądze, żeby się finansowo ustabilizować, i wtedy jakby no, nie reaguje negatywnie na różne rzeczy. Ale jak człowiek już się ustabilizuje finansowo, zarobi pewne pieniądze, to bardzo często przychodzi mu takie myślenie. A dlaczego ja mam z chamami współpracować? A dlaczego ja mam współpracować z kimś, kogo nie cierpię, nie lubię, kto mnie irytuje, kto mi robi krzywdę, kto mnie obraża? Nie będę z nimi współpracował. No i teraz okazuje się, że w biznesie jest bardzo dużo takich ludzi i że jeżeli zastosuje się wskazania savoir-vivre i etykiety, przełoży się je na świat biznesu, to nie ma takich problemów, że ktoś nagle, że nagle tracimy pieniądze z powodu jakiegoś niewłaściwego zachowania. I to niewłaściwe zachowanie może być bardzo różnego typu, prawda? Bo wykładałem etykietę biznesu, studiowałem różne dzieła z tego zakresu i te dzieła z tego zakresu podają też informacje o różnych stratach finansowych spowodowanych z powodu braku etykiety. I jeden z takich przykładów był taki, że rozmawiali ze sobą na temat wielkiego kontraktu dwaj prezesi dwóch wielkich koncernów. No i rozmowy szły dobrze i nagle ten jeden zerwał kontakty, przestał przyjmować telefony, nie odpowiadał na maile, interes się skończył. No i w takich wypadkach wynajmuje się specjalną firmę, która bada, co się stało. No się okazuje, że oni się spotykali wielokrotnie i niekiedy spotykali się z żonami. Znaczy, że razem przychodzili z żonami na jakąś kolację, na przykład biznesową. No i ten jeden chciał być taki no, miły dla żony tego drugiego, ale ten drugi orzekł, że on jest za bardzo miły i się przestraszył, że taki przystojny, młodszy od niego, że mu uwiedzie żonę, że mu zabierze żonę. I z tego prostego powodu zerwał cały wielki interes. Natomiast ten nie miał takich intencji, ale nie umiał się, za bardzo się spoufalał. Nie umiał się właściwie zachować. Był też taki wypadek, że rozmawiali przedstawiciele dwóch koncernów na temat jakiegoś biznesu i też kontakt został zerwany. Znowu wynajęto firmę, która szukała odpowiedzi na pytanie dlaczego, i okazało się, że ten jeden zerwał z tym drugim, bo ten drugi jadł kanapkę podczas rozmowy telefonicznej i mu się wydawało, że tamten nie będzie słyszał. A tamten to usłyszał, uznał to za totalne zlekceważenie jego osoby i zerwał wszelkie kontakty. I od tego momentu wprowadzono w dużych firmach takie specjalne pokoje śniadaniowe, gdzie się idzie i je, i się jest zamkniętym, i klienci ani telefoniczni, ani bezpośredni nie wiedzą. I tu wracam do tej kobiety, co to się nie pozwala przepuszczać przez drzwi, że no jeszcze można jej próbować uświadomić, że w świecie biznesu, w świecie polityki, wielkiej polityki te zasady obowiązują i w świecie biznesu przepuszcza się starszych stopniem, na wyższych stanowiskach i tak dalej. Drugie pytanie. Napisał to pytanie pana Jupson ZMC. Szanowny panie doktorze, w jednej ze swoich książek o tematyce savoir-vivre napisał pan, że idealnym sposobem spędzania czasu ze znajomymi jest rozmowa w formie mini-seminarium. Co pan sądzi o grze w szachy i innych grach logiczno-strategicznych? Czy gra w szachy jest szlachetną, to znaczy najwyższej jakości, formą spędzania czasu z innymi ludźmi? Z wyrazami szacunku, Jakub.
To są dwie różne rzeczy. Kiedy spotykamy się towarzysko, możemy robić różne rzeczy, prawda? Możemy tańczyć, możemy grać w szachy, możemy grać w golfa. I tutaj gra w szachy oczywiście jest grą szlachetną i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to robić. Natomiast rozmowa towarzyska jest czymś bardzo ważnym, budującym relacje, powodującym zbliżenie się ludzi do ludzi i ona powinna towarzyszyć każdemu spotkaniu człowieka, to nawet ludzi, to nawet w biznesie się mówi, że jeżeli spotyka się dwóch biznesmenów na rozmowę służbową o pieniądzach, to nie wolno im rozmawiać tylko o pieniądzach, tylko powinni zacząć od rozmowy towarzyskiej i skończyć na rozmowie towarzyskiej, bo to ich zbliża i to jest oznaką szacunku, że widzą w drugim człowieku człowieka, też widzą człowieka, a nie tylko pieniądze. Prawda? I w związku z tym, jeżeli powiedzmy spotykamy się, żeby grać w szachy, to wcześniej powinniśmy porozmawiać towarzysko i później powinniśmy porozmawiać towarzysko, a nie spotkać się milcząco, dzień dobry, rozstawić szachownicę, zacząć grać w szachy, nie odzywając się, bo to rozprasza. To by była taka jakaś dehumanizacja, prawda? Czyli powiedzmy, ktoś kogoś zaprasza na szachy, no to przychodzi ten ktoś, no to proponujemy powiedzmy kawę albo herbatę, siadamy przy tej kawie, rozmawiamy 15-20 minut, później zaczynamy grać w szachy, później robimy przerwę, to znowu rozmawiamy, później znowu zaczynamy grać w szachy, kończymy, to jeszcze rozmawiamy 10-15 minut i dopiero się rozstajemy i wtedy wszystko będzie w porządku. Pamiętajmy, że wskazania savoir vivre to są wskazania dotyczące tego, żeby jak zrobić, żeby nasze życie było nadprzeciętne, żeby było piękne, żeby było szlachetne, żeby ludzie nas lubili, żebyśmy nie robili krzywdy ludziom, nie ranili ich, żebyśmy się zbliżali do innych ludzi. Więc tutaj te wskazania dotyczące, bo jest taki cały dział savoir vivre, który nazywa się komunikacja. Dotyczy rozmowy towarzyskiej, rozmowy służbowej, rozmowy small talk. Czyli jedziemy windą, też powinniśmy parę słów zamienić z sąsiadem. Dotyczy korespondencji papierowej, dotyczy korespondencji mailowej, dotyczy rozmów telefonicznych, dotyczy wymiany wizytówek i mowy wizytówek. I to jest bardzo duży dział savoir vivre i jest bardzo dużo bardzo ważnych wskazań dotyczących samej rozmowy. Prawda? Bo to, co pan tutaj użył tego sformułowania, rozmowa towarzyska w formie mini seminariów. To, co mówią podręczniki o rozmowie towarzyskiej. Spotykamy się towarzysko. Siadamy przy stole, coś jemy, rozmawiamy. Znajomi zaprosili nas na kolację. Wychodzimy po 3 godzinach. I może być taki wniosek. Stracony czas. Wynudziłem się, rozmawiali, opowiadali o swoich chorobach, a co mnie to mnie nie interesuje, nie krewni. Mówili o swoich dzieciach, wnukach, których nie znam, które mnie nie interesują. Stracony czas. To znaczy, że ci, którzy tam prowadzili rozmowę towarzyską, byli nieprofesjonalni w savoir vivre, w życiu towarzyskim. Natomiast jeżeli ktoś opuszcza spotkanie towarzyskie i mówi, no co za wspaniałe spotkanie i co za dowcip tych ludzi, ale no ile ja się dowiedziałem ciekawych rzeczy, jak mnie to bardzo ubogaciło, to znaczy, że tutaj mieliśmy do czynienia z takim profesjonalizmem w zakresie savoir vivre i podręczniki z zakresu etykiety biznesu mówią, że właśnie w wielkim biznesie bardzo się ceni rozmowy towarzyskie, bo ci biznesmeni są tak zapracowani, że jakby nie mają czasu, żeby się zetknąć z wyższą kulturą. Natomiast dzięki rozmowie towarzyskiej z ludźmi na poziomie, oni wciąż się ubogacają, wciąż nabywają pewną wiedzę i to ubogacenie, ta wiedza jest związana właśnie z tym, co nazywamy kulturą wyższą. Dziękuję bardzo.